zaprezentować uczniom Mikołajek drogę dzieci. Gottfried postąpił bardzo źle. Nie tylko ściągał od kolegi, ale w dodatku uparcie nie chciał się do tego przyznać, dodając kłamstwo do nieuczciwości. Wobec tego pan dyrektor zawiesił go na 2 dni w prawach ucznia. Mam nadzieję, że będzie to dla niego przestrogą oraz nauczy go, że na takich numerach daleko w życiu nie zajdzie. A teraz wyjmijcie zeszyty. Zrobimy dyktando. Na przerwie zastanawialiśmy się, co by tu zrobić, bo Gottfried to dobry głupek. A jak jest się zawieszonym, to rodzice strasznie krzyczą i zabraniają mnóstwa rzeczy. Trzeba pomścić Gottfrieda, powiedział Rufus. Gottfried należy do paczki, więc musimy zemścić na tym wstrętnym pupilku Ananiaszu. To będzie dla niego przestrogą i nauczy go, że na takich numerach daleko w życiu nie dajmy. Przyznaliśmy mu wszyscy rację, a potem Kleofas zapytał, ale jak się zemścimy na Ananiaszu? Można by poczekać na niego po lekcjach, powiedział Eusebiusz. I spuścić mu lanie. Coś ty, powiedział Joachim. Przecież on nosi okulary i nie wolno go bić. To może przestaniemy się do niego odzywać, powiedział Maksensiusz. Eta, skrzywił się Alcest. I tak prawie się do niego nie odzywamy, więc nie zauważyłbym, żebyśmy w ogóle przestali. Można bym powiedzieć, powiedział Kleofas. A gdybyśmy się strasznie opukuli na tą klasówkę i wszyscy dostali 5 zamiast niego, powiedziałam. Zwariowałeś, zapytał mnie Kleofas, pukając się palcem w czoło. Dziękuję za uwagę.